Pasjonat to według uniwersalnego słownika języka polskiego człowiek opanowany jakąś pasją, mający wielkie zamiłowanie do czegoś. Nazywam się Piotr Wojciechowski, jestem tatuatorem, kolekcjonerem, właścicielem studia tatuażu, wydawcą magazynu o tatuażu i właścicielem muzeum tatuażu. Nie wiem, czy już mówiłem. Zaczęło się od tego, że podczas robienia materiałów i wyjazdów, chyba to było w Anglii pierwszy raz, byłem na wystawie w Muzeum Morskim i tam była wystawa bardzo ciekawa, tatuaż w powiązaniu z morzem, z marynarzami. I tak mnie to uderzyło po prostu, bo sam mam fascynacje historyczne, interesuję się historią, jest to dla mnie pasja. I zajmując się tatuażem, interesując się historią, no, bardzo łatwo się wkręcić po prostu w kolekcjonowanie artefaktów historycznych, więc taki był początek. Jest to miejsce, jest to prywatna kolekcja moja tutaj. Wszystko zorganizowałem własnym sumptem i właściwie przy pomocy firmy, którą prowadzę, prawda, bo to ona jest jak gdyby sponsorem tego wszystkiego. Czyli mój magazyn Tatuaż Ciało i Sztuka i moje studia tatuażu D3XS Tattoo Orchestra. I poprzez lata kolekcjonowania i podróżowania po świecie, wydawania magazynu, po prostu zbierałem różne przedmioty związane z historią tatuażu i z historią tatuowania na całym świecie i tak się tego nazbierało dość pokaźna ilość do tego stopnia, że pomyślałem, że warto by było się z tym jakoś podzielić, pokazać to światu. Stąd to miejsce. Przez jakiś czas mieszkałem za granicą i po 7 latach pobytu za granicą postanowiłem wrócić do Polski i otworzyć taką placówkę, dlatego że w naszym kraju, w naszej szerokości geograficznej w ogóle nie ma muzeów tatuażu. Jedyne takie muzeum podobne do mojego mieściło się do niedawna w Holandii i jest zamknięte aktualnie. W ogóle w Polsce jest niekorzystnie o tyle, że po prostu nie mamy zbyt dużej tej historii tatuowania profesjonalnego. Jeśli już to rozwija się tatuaż więzienny. Tatuowanie profesjonalne jest profesjonalne dopiero od czasu upadku komunizmu. Od 1991 roku dopiero zaczęły powstawać studia tatuażu w Polsce, więc wcześniej nic nie było. Jak gdyby nie było gdzie tego szukać, nie było jak pytać o te rzeczy, więc no ale starałem się, znalazłem jakieś wycinki prasowe stare. Gdzieś tam na Allegro, pamiętam, kupiłem pierwszy eksponat, to był taki, o, tutaj nawet jest obecny w gablocie. Jest to taki zestaw do tatuowania z Birmy. I to była pierwsza rzecz, którą miałem w oryginale. I jak gdyby no od tego się zaczęło. Potem zacząłem podróżować więcej i najwięcej dały mi podróż do Stanów Zjednoczonych, gdyż tam akurat ta historia tatuażu tego profesjonalnego, albo nazwijmy go artystycznego, jest dość długa, dlatego że pierwsze studia tatuażu zaczęły tam powstawać zaraz po wojnie secesyjnej, czyli już w latach 70. XIX stulecia. Do studia tatuażu to jest jednak przewaga młodzieży, aczkolwiek nie ma teraz co jak gdyby stwierdzać, że tatuuje się tylko młodzież, bo tak jak tutaj mam przykład, przyszła mama z córką, prawda? Co jest też fajne. Kiedyś tego było mniej, teraz jest teraz dużo więcej takich przypadków, że ludzie w średnim wieku po prostu sięgają po tatuaż jako jakąś formę ekspresji, albo żeby sobie życie umilić, albo żeby fajnie się pokazać gdzieś na wczasach, prawda? Że to jest jak gdyby domena estetyki, wiąże się tylko i wyłącznie z dekoracją, z upiększaniem samego siebie. To jest podstawowa funkcja tatuażu. Inne funkcje tatuaż zatracił, te funkcje plemienne, obrzędowe, magiczne, religijne. One jak gdyby dzisiaj, owszem, istnieją w pewnym wymiarze, w pewnych kulturach. Na przykład w Egipcie Koptowie dalej tatuują sobie krzyżyki w okolicach nadgarstka. Jest to deklaracja wiary i taki tatuaż wykonuje się osobom niepełnoletnim, czyli dzieciom w wieku tam, nie pamiętam, od 8 do 12 lat chyba. I oni po prostu stają taki krzyżyk po to tylko, żeby się odróżnić od tej społeczności, która nie jest chrześcijańska, prawda? Żeby ta wiara ich chrześcijańska była jak gdyby scementowana i raz na zawsze jak gdyby przypieczętowana, prawda? Pierwszy instrument, elektryczny, który mógł służyć do robienia tatuaży, do tatuowania, było coś, co nie było przeznaczone do tatuowania. Thomas Edison, ten sam, który wymyślił żarówkę, wymyślił w latach 70. czy 60. XIX wieku
60, który nie pamiętam dokładnie daty, wymyślił elektryczne pióro. Był to taki długopis z silniczkiem obrotowym, na którego końcu na rękojeści była igiełka, która po prostu posuwała się ruchem posuwisto-zwrotnym i ona wystawała. I ten instrument był jak gdyby do przesyłania impulsu na odległość, że na specjalnie przygotowanym materiale, który odbierał ukucie tej igły, ten impuls się zapisywał i można było go przekazywać dalej, tak jakby można było napisać list na odległość, prawda? Coś jak taki telegram pisany. I te pióra ktoś zauważył, że one mogą posłużyć do szybkiego wykonywania tatuażu, bo wcześniej tatuowano ręcznie za pomocą po prostu nakucia poprzez pracę nadgarstka. W świecie zachodnim tak tatuowano, bo tam w różnych etnicznych kulturach to robiono to inaczej, trochę bardziej to było rozwinięte. Nabijało się za pomocą młotka, no różne były patenty. Więc ktoś zauważył, że to elektryczne pióro świetnie się nadaje do tatuowania i zaczęto tym tatuować. Na bazie tego pióra jeden z tatuatorów opatentował pierwszą maszynkę do tatuowania, która również bazowała na obrotowym silniczku rotacyjnym. I tutaj jest schemat tej maszynki. To było opatentowane w 1891 roku. Tatuator, który wyjechał z Anglii, Samuel O'Reilly, wylądował w Ameryce, bo tam wtedy opłacało się patentować wszystko, bo lepsze pieniądze za to były. Był świat otwarty na nowe pomysły, więc tam opatentowano tą maszynę i co ciekawe, ona jest obrotowa. I te maszynki jak gdyby nie zdobyły rynku wtedy, ponad 100 lat temu, tylko zdobyły ten rynek teraz, dlatego że były one, koszty produkcji były wyższe niż na przykład koszty elektrycznego dzwonka, który również zainspirował innego tatuatora do opatentowania maszynki elektrycznej bazującej na dzwonku elektrycznym. Tutaj jest dzwonek z epoki wiktoriańskiej. Jeżeli przypatrzyć się jego budowie, prawda, są dwie cewki owinięte kabelkiem. I poprzez puszczenie impulsu elektrycznego poprzez te cewki, po prostu ten młoteczek, który jest tutaj z boku, on zostawał wprawiany w ruch i bił w ten dzwonek, prawda? Ta sama konstrukcja funkcjonuje do dzisiaj. I proszę zobaczyć, gdybyśmy wyciągnęli cały ten środek i wsadzili w tą ramę jakąkolwiek z tych, to mamy gotową maszynkę do tatuowania, prawda? No jest kilka takich cennych eksponatów u mnie w kolekcji, no i jednakowo je lubię, aczkolwiek jakbym miał wyszczególniać, no to cenny i ciekawym eksponatem jest książka, którą tutaj posiadam z 1774 roku, ze słynną ryciną Sydneya Parkinsona. Jest to rycina przedstawiająca maoryskiego wodza i pochodzi z czasów wielkich odkryć geograficznych, kiedy po prostu był taki epizod w historii, kiedy wyprawy wyruszały w nieznane i odkrywały nowe lądy, nowe wyspy, zastawały nowe kultury i jak gdyby na każdej takiej wyprawie, na pokładzie każdego statku byli artyści, byli naukowcy, i oni dokumentowali to, co zastali, więc również zwyczaje tubylców i tych kultur, które zastano, więc wytatuowani ludzie, osobnicy różnych tam plemion, różnych społeczności wyspiarskich byli jak gdyby przedmiotem różnych fajnych rycin. Więc to jest jedna z tych rycin takich bardziej słynnych, która obiegła cały świat i jest to taki pierwszy udokumentowany wizerunek wodza maoryskiego z wytatuowaną twarzą. Tutaj jest fajna rzecz. W ogóle w tej sali jest dużo drzeworytów japońskich z epoki Edo, to są oryginały wszystko. Epoka Edo to był koniec XVII wieku, znaczy to był XVII wiek do XIX wieku. I to były czasy rozkwitu tatuażu japońskiego, tego ich tatuażu narodowego, tej ręcznej metody. I to miało wpływ na kulturę ówczesną, dlatego że koniunktura była taka sprzyjająca rozwojowi tatuażu, dlatego że zaczęły się różne warstwy średnie bogacić, jak gdyby kupcy, członkowie różnych grup zawodowych, prawda, zaczęli zarabiać pieniądze i oni mieli jak gdyby do dyspozycji fundusze na promocję kultury, która interesuje akurat ich. I stąd obok rozwoju tatuażu rozwijał się teatr kabuki, który też był taką formą, jak gdyby, ofertą kulturalną dla szerokich rzesz społeczeństwa.
I właśnie te, większość tych drzeworytów pokazuje sceny z teatru Kabuki. Kiedy to w teatrze Kabuki, co charakterystyczne, było tak, że wszystkie role były odgrywane przez mężczyzn. Nawet role kobiece były robione w ten sposób, że mężczyzna przebierał się za kobietę. I z tatuażem było podobnie. Jeżeli ktoś grał człowieka wytatuowanego, to ubierał taki strój imitujący tatuaże. I tutaj nawet mam taką książkę o rekwizytach teatralnych japońską. Ona może nie jest taka stara, bo jest z 1932 roku, ale pokazuje właśnie ten wątek, że żeby być wytatuowanym, wystarczyło przywdzieć takie obcisłe kimono, znaczy taki obcisły kostium, prawda? I który miał namalowane te tatuaże. A tatuaże, które były namalowane, właśnie pochodziły prosto z tych drzeworytów. I było też tak, że ludzie zajmujący się drzeworytem, którzy dłubali rylcami drewno, zaczęli interesować się też tatuażem. Po pierwsze te wytatuowane postaci z tego teatru Kabuki, bo to było na tej zasadzie, że ludzie kupowali te drzeworyty i je drukowano w wielkich ilościach, dlatego że ludzie wieszali sobie w domach wizerunki swoich ulubionych aktorów. To jest tak jak na tej zasadzie, że jak młodzież teraz wiesza sobie plakaty, prawda? I nad łóżkiem. I wtedy też takie coś się jak gdyby było popularne i ludzie wieszali sobie wizerunki swoich ulubionych aktorów i często ci aktorzy byli tatuowani. I te tatuaże, przedstawienie tych tatuaży były bardzo, bardzo często wykonane bardzo precyzyjnie. Czasami też troszkę umownie, ale proszę zerknąć tutaj, kiedy motywy są oddane dość pieczołowicie. Tutaj jeszcze się miesza to z wizerunkiem smoka na kimonie. I te tatuaże inspirowały, znaczy te tatuaże na tych drzeworytach inspirowały tatuatorów, żeby czerpać. To się zaczęło się jak gdyby wymieniać. Artyści tatuatorzy z artystami drzeworytnikami zaczęli jak gdyby wymieniać się wrażeniami i jedni zaczęli kopiować drugich. Dlatego ta historia tego tatuażu japońskiego jest dość taka spójna ikonograficznie. Przez to, że miała właśnie na to wpływ, miał na to wpływ właśnie rozwój drzeworytnictwa. On jak gdyby spajał cały ten nurt tego tatuowania, nadał mu wątki ikonograficzne, również i tematyczne, bo z tych drzeworytów zaczęto też czerpać wzory, prawda, wizerunki karpi, smoków, no to cała tematyka, która obowiązywała w drzeworytnictwie, w ilustracji, obowiązuje też w tatuażu, prawda. O tym Sailorze Jerry warto też słowo powiedzieć, dlatego że to postać nie tylko legendarna, nie tylko był legendą, bo był legendą, on coś zrobił. Chodzi o to, że ten człowiek, jak gdyby fascynat tatuażu, marynarz, uczestnik II wojny światowej, miał awersję do Japończyków przez Pearl Harbor, a był zafascynowany kulturą japońską i przede wszystkim tatuażem japońskim, dlatego że tatuował. I na jego przykładzie widać, jak ten orientalny temat i ta ikonografia zaczęła dominować w Ameryce, na Zachodzie. Zaczęto wyczuwać taki trend inspirowania się tatuażem japońskim, w tym tatuażu tradycyjnym amerykańskim. I to się zaczęło tak wymieniać, że to dało impuls do powstania takiego stylu, który dziś nazywamy old schoolem, tatuażem tradycyjnym, zachodnim. I on się po prostu przez pracę tego Sailora Jerry'ego był bardzo uzdolniony. Te jego akwarele były zrobione bardzo, bardzo stylowo. One miały swój klimat. I bardzo tatuatorsko. One od razu jak gdyby, jak się patrzy na jego rzeczy, to od razu widać, że to jest taka esencja tatuażu. Tych wizerunków nie łączy się z niczym innym. One nie figurują nigdzie indziej, prawda? One nie funkcjonują w sztuce jako motywy. One funkcjonują tylko w tatuażu. Znowu tutaj zainteresowania historyczne się odezwą. Ja lubię po prostu sztukę etniczną, ludową. W dużym stopniu interesuje mnie też nasz słowiański klimat, słowiańska historia, nasza słowiańska sztuka i mitologia. I tym bym się najchętniej zajmował, ale no ciężko znaleźć ludzi, którzy jak gdyby interesują się tym samym. Znaczy nie mówię, że ciężko, bo takich fanatyków jest też dużo. Jest też moda, jest taka moda na różne bractwa rycerskie, na tego typu historie i wśród tych ludzi właśnie znajdują się osobnicy o podobnych upodobaniach. Fani black metalu, na przykład muzyki metalowej, też bardzo często przychodzą i pytają mnie o takie rzeczy, bo to jest jak gdyby, no, wchodzi w zakres zainteresowań. No, odradzamy często takie tatuowanie imion, ale to nie działa.
kompletnie nie działa. Ja już się zastanawiałem na tym głęboko, bo statystycznie jest tak, że my robimy te imiona, a potem my je zakrywamy. Nie ma nic dobrego w tym tatuowaniu tych imion z jednej strony i staramy się to odradzać, tylko wtedy klient, jeżeli ja mu kategorycznie odmówię, no to on pójdzie gdzie indziej. Więc nie tędy droga, moim zdaniem, ale z drugiej strony powiem na obronę tych ludzi, że tak naprawdę tylko w tym wieku kocha się tak mocno, żeby tatuować sobie imię. No nikt po 40 latach życia nie zrobi sobie imienia kochanki, nie wytatuuje sobie, bo to jest już nie pasuje do wieku, prawda? A gdy się ma 18 lat, to świat wygląda inaczej, nie myśli się kategoriami tego, co będzie, bo to się żyje chwilą i tak naprawdę rozmowa z tym młodym człowiekiem o tym jest bezcelowa, on i tak nie posłucha. No ja uważam, że no, gorzej wygląda człowiek bez tatuaży na starość, bo jest tylko pomarszczony i nic więcej, żadnego koloru, nic, żadnej barwy, żadnej historii opowiedzianej na skórze. Ja bym wolał mieć babcię wytatuowaną, podobnie jak na tych zdjęciach, gdzie tam w gablocie są kobiety wytatuowane na całym ciele z tych pokazów freak show. Wolałbym taką babcię niż babcię bez tatuaży, moim zdaniem. Co w tym złego, że tatuaż starzeje się, skóra też starzeje się, wszystko starzeje się, nie ma nic wiecznego jak gdyby na tym świecie, zwłaszcza tym biologicznym, którego jesteśmy częścią, więc... Mowa, to dla mnie żaden argument tak naprawdę. No teraz akurat mamy wzór tutaj dla koleżanki, która chce mieć kompozycję z różami. No i robimy, teraz ustalamy elementy tej kompozycji. Ja tu mam taką dla referencji taką różyczkę. No i trzeba ją rozkręcić, powiększyć i powyginać inaczej. Porobić tak, żeby pasowało do miejsca, bo to będzie akurat lokalizacja taka. Więc musi być takie, no my tu już przykładaliśmy mniej więcej, pokaż co tam wynika z twojego, żeby to po prostu się wpisywało w ten sposób, prawda, na takim mesowatym kształcie, bo to bardzo płynie tak z anatomią wtedy. To pamiętam, że jak skończyłem 18 lat, to marzyłem o tatuażu. To była druga połowa lat 90. Nie, pierwsza połowa lat 90., przepraszam. Więc marzyłem o tym, żeby zrobić sobie tatuaż. Studia tatuażu już powstawały, wielu moich znajomych miało tatuaże, mój starszy brat miał tatuaż, mój tata miał nawet tatuaż z lat 60. Więc jak gdyby, pochodzę z górniczego miasta, więc jak gdyby ten tatuaż nie był mi obcy i też chciałem mieć tatuaż dorastając. Jak każdy młody chłopak, który dorasta w jakimś tam środowisku, gdzie są osoby wytatuowane, to myślę, że to go prędzej czy później dopada, jak gdyby, żeby być cool, żeby być wśród rówieśników, jakiś taki bardziej, żeby być kimś bardziej popularnym, więc ten tatuaż jest po drodze, jak gdyby. Więc wszyscy moi znajomi robili sobie jakiś tam wojowników, Indianinów, Wikingów, a ja postanowiłem mieć słowiańskiego wojownika, ale ciężko mi było jak gdyby ubrać to w wizerunek albo we wzór, więc zrobiłem sobie portret pierwszego króla Polski, czyli Bolesława Chrobrego. To był mój pierwszy tatuaż. Ale powiem szczerze, że wahałem się pomiędzy, bo był to czas fascynacji rock'n'rollem i to też takim rock'n'rollem pierwotnym, lat 50. muzyką rockabilly, więc pamiętam, że miałem obok króla odbitego Elvisa Presleya i wahały się, mój wybór wahał się pomiędzy jednym a drugim, aczkolwiek Bolesław Chrobry wygrał. No, może nie w każdym przypadku, ale jest to prawda, dlatego że dowodem na to jest to, że żyję z tego, z tatuowania, można fajnie żyć. Jeżeli się fajne tatuaże robi, to wcale one nie muszą być takie tanie, prawda? To po pierwsze. Po drugie jest kilka takich fajnych anegdot na ten temat, że jest takie przysłowie, które mówi, że mało jest ludzi z jednym tatuażem, a jeszcze mniej z dwoma. Także to świetnie ilustruje. Jest też takie powiedzenie brytyjskie, które mówi, że niech sobie przypomnę, że od pierwszego tatuażu dzielą człowieka całe fity, stopy, czy tam stopy, takie są jednostki miary tam, a od drugiego tatuażu już wcale, więc to wszystko to jak gdyby obrazuje ten mechanizm, że to wciąga, to działa, mówią, jak narkotyk, chociaż z narkotykiem to może niewiele ma wspólnego, aczkolwiek jest tutaj pewien taki aspekt, jak ludzie, którzy wychodzą z różnych nałogów, często wpadają w nałóg tatuowania się. Jest to też takie zauważalne, wiem to, bo rozmawiam z klientami, często siedząc i tatuując dość długo, 5-6 godzin, to człowiek jak gdyby wkręca się w zażyłe nieraz relacje z klientelą, powstają przyjaźnie, znajomości i wiele się o tych ludziach wie, ale działa to w dwie strony. Przyznam, że sam nieraz też się otwieram i dużo o sobie mówię. Jak widać, agaduła ze mnie niezła.